miastach będzie ciemniej. Samorządy muszą oszczędzać energię nie tylko z powodu jej wysokiej ceny, ale też wymagań narzuconych przez rząd. Zgodnie z przyjętą niedawno ustawą, samorządy muszą ograniczyć zużycie energii o 10%. W Katowicach część świateł już zgasła. W tych głównych arteriach drogowych, m.in. ulica Chorzowska, Kościuszki, Bagienna, Rozdzińskiego, DTS czy DK86, tam już nie świecą się latarnie uliczne. Jest przyjęty tak zwany wariant autostradowy, to oznacza, że tam, gdzie są rozjazdy, tam latarnie są zapalone, a tam, gdzie tych rozjazdów nie ma, tam te latarnie są zgaszone. Staraliśmy się wybierać takie drogi i właśnie takie miejsca, gdzie nie ma chodników, gdzie nie ma zagrożenia dla pieszych w związku z tym, że nie ma też tego oświetlenia. Oświetlenie ulic, ale też budynków czy pomników kosztuje Katowice około 14 milionów złotych rocznie. Miasto chce zaoszczędzić około 6 milionów. Dlatego mieszkańcy muszą liczyć się również z tym, że uliczne latarnie będą zgaszone od godziny 23 do 5 rano. Na katowickim rynku wprawdzie rozpoczęły się przygotowania do świątecznego jarmarku, ale i on ma być tylko symbolicznym akcentem. Koszty oświetlenia budynków redukuje też Bytom. Chodzi o takie doświetlenie, które ma raczej charakter ozdobny, a nie służy do oświetlenia ze względu na bezpieczeństwo. Planujemy też okroić znacznie oświetlenie, które będzie oświetleniem świątecznym. Nie chcemy z tego rezygnować, z tego akcentu świątecznego, ale będzie tego mniej niż planowaliśmy w pierwszej kolejności. Po inne rozwiązanie sięgnął starosta powiatu rybnickiego. W starostwie petenci będą przyjmowani tylko od poniedziałku do piątku. W piątki urzędnicy będą pracować zdalnie. Tak ma być do 31 marca 2023 roku. 10% to jest bardzo dużo. Tego się nie da zaoszczędzić, wyłączając tylko żarówki. W związku z tym jeszcze dodam, że oczywiście wójt, burmistrz, prezydent, starosta są zagrożeni dużymi karami finansowymi, jeśli nie wykonają tych 10% oszczędności. Także że no tutaj ta oszczędność, tak jak powiedziałem w już jednym z wywiadów, również to, że kilkudziesięciu pracowników nie przyjeżdża w tym dniu do Rybnika, jest mniej spalin. To wszystko gdzieś tam jakby to połączyć, to jest jakiś szereg oszczędności. Biorąc pod uwagę stale rosnące ceny energii, wprowadzane właśnie oszczędności, to może być dopiero początek. Światełka w tunelu na razie nie widać. Ekologiczne gospodarstwo rolne państwa Szydłowskich przekazywane z pokolenia na pokolenie od 60 lat może zniknąć z powierzchni sołectwa Mikołów Mokre. I to dosłownie, ponieważ przez niemal sam środek należącego do nich terenu ma przebiegać jeden z wariantów linii kolei dużych prędkości pod Centralny Port Komunikacyjny. Rodzina nie zgadza się z tą decyzją, tym bardziej, że jak tłumaczą, do tej pory nikt z nimi niczego nie konsultował. Jest to jakoś ukryta gra i nie wiadomo, o co tu chodzi. Po prostu właśnie za bezcen nas, aby po prostu wysiedlić, bo nic nie oferują, no wyrzucić jak psa. Czyli po prostu właśnie, no co nam pozostało? No wódce i pod drzewo iść. Bo nikt po prostu z nami nie chce rozmawiać. O co tu konkretnie chodzi? Komu tu konkretnie chodzi? Kto te linie tutaj narysował? W tej sytuacji są nie tylko państwo Szydłowscy, ale i całe sołectwo Mokre w Mikołowie, a także wielu innych mieszkańców okolicznych miast, przez które mają przebiegać linie kolejowe do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Duża część mieszkańców sprzeciwiających się inwestycji to starsi ludzie, którzy o przesiedlaniu nie chcą nawet słyszeć. Kolej dużej prędkości to także duża ingerencja w istniejącą przyrodę. Na polu, które jest przed nami, będzie się znajdował terminal intermodalny, który nie tylko zniszczy to gospodarstwo, ale i tutaj środowisko naturalne oraz również w poważny sposób dotknie osiedle mieszkaniowe, które tutaj jest z boku za jarem, gdzie 120 budynków jednorodzinnych stanowiących integralną część sołectwa Mikołów Mokre. Dlatego już w najbliższą sobotę 5 listopada mieszkańcy solidarnie zbiorą się w Katowicach, by po raz kolejny głośno sprzeciwić się budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Organizatorzy chcą zaprosić każdego, komu nie jest obojętna przyszłość, jak mówią, całego regionu. Spotykamy się na Placu Wolności. Z Placu Wolności będziemy przechodzić, będzie przemarsz na rynek i na rynku odbędą się wystąpienia ekspertów, posłów, senatorów. Zapraszamy media, zapraszamy prasę, zapraszamy przede wszystkim wszystkich mieszkańców, których dotykają te przebiegi. I nie tylko. Proszę Państwa, zapraszamy wszystkich Was, ponieważ w związku z tą inwestycją procedowane jest prawo, jest to prawo systemowe. Protest rozpocznie się o godzinie 12, a planowany czas jego zakończenia to godzina 14.
Wracamy do głośnej sprawy Moniki W.S. z Żarek. Według biegłych porwana, a później brutalnie pobita kobieta mogła zostać zakopana żywcem. Biegli uznali, że przyczyną zgonu kobiety mogło być gwałtowne uduszenie w mechanizmie zatkania otworów oddechowych i unieruchomienia klatki piersiowej w wyniku przysypania ziemią. Przypomnijmy, że Monika W.S. zaginęła 9 lipca 2021 roku tuż po wizycie u swojego ówczesnego partnera Mariusza P. 14 lipca odnaleziono zatopiony samochód zaginionej, a 25 listopada jej ciało, które było zakopane na prywatnej działce należącej do Mariusza P. Mimo że wcześniej kobieta została uderzona 11 razy młotkiem w głowę, Mariusz P. stwierdził, że do śmierci kobiety doszło przypadkowo. Za kilka dni sąd okręgowy w Sosnowcu zdecyduje o przedłużeniu aresztu dla trzech oskarżonych, w tym Łukasza W., który ma postawiony zarzut utrudniania śledztwa. O pierwszym terminie rozprawy na razie trudno w ogóle mówić. Prawdopodobnie z uwagi na to, że jest trzech oskarżonych w tej sprawie i zarzuty są dość poważne, będzie posiedzenie wstępne, na którym będzie ustalone ze stronami, jak w ogóle to postępowanie będzie się toczyć. Sąd zdecyduje również, czy proces będzie jawny, bo w sprawie pojawił się wątek gwałtu na innej kobiecie, jakiego miał dopuścić się główny oskarżony Mariusz P. Z początkiem grudnia mieszkańcy Sosnowca będą mogli zacząć korzystać z karty miejskiej, która będzie upoważniać do zniżek przy zakupie biletów wstępu do miejskich obiektów. Skorzystam. Na razie jeszcze muszę się zapoznać dokładnie z tematem. Słyszałam, jeszcze tak będę korzystała, bo są bardzo fajne promocje tam w karcie. Przykładowo taniej będzie można korzystać z oferty instytucji kulturalnych i rekreacyjnych, jak Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Teatr Zagłębia, Miejski Dom Kultury czy Zamek Sielecki. Proponujemy Państwu zniżkę, czyli cena biletu, standardowa cena biletu to jest 60 zł, z kartą mieszkańca zapraszamy za 50 zł. Będziecie mogli Państwo wybrać z repertuaru teatru jeden spektakl w tygodniu. Będzie to 20% zniżka. Również warsztaty dla młodzieży oraz warsztaty dla dorosłych, a także takie specjalne weekendowe, rodzinne warsztaty też będą objęte taką promocją 20%. Kartę mieszkańca, jak sama nazwa wskazuje, mogą wyrobić mieszkańcy Sosnowca, choć nie wszyscy. Karta generalnie jest dostępna dla mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, jak i dla osób, które odprowadzają tutaj podatek dochodowy. Także przewidujemy możliwość rejestracji studentów uczących się tutaj na terenie miasta. Studenci muszą być zameldowani chociaż na pobyt czasowy. Wnioski o kartę można osobiście lub przez internet składać od 10 października. Do tej pory z tej możliwości skorzystało 6 tysięcy osób, z których 2,5 tysiąca otrzymało już swoje karty. Pełna lista instytucji oferujących zniżki znajduje się na stronie skm.sosnowiec.pl. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach rozpoczęły się targi książki. Już pierwszego dnia impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, co pokazuje, że mimo cyfryzacji klasycznie wydane publikacje mają w dalszym ciągu bardzo wielu fanów. Na pewno powieści detektywistyczne, także coś, co wciągnie od samego początku, no właściwie jak u Hitchcocka, tak? Zaczyna się z przytupem, a potem tylko napięcie rośnie. Taka, która pochłania czytelnika bez reszty i która, myślę, i na emocje działa i jest czymś, co w jakiś sposób rozwija. Na katowickich targach książki pojawiło się około 160 wydawnictw z całego kraju. Obecne są te dobrze znane szerokiemu gronu czytelników, jak również te niszowe, które wydają konkretny rodzaj literatury. Oczywiście trudno nam czasami konkurować z wydawnictwami popularnymi, natomiast wydaje mi się, że osób zainteresowanych historią, zwłaszcza w wymiarze regionalnym, jest zawsze odpowiednia ilość. Coraz częściej też wydajemy prozę i powieści. To jest jakaś taka świeża działka. Mamy teraz otwartą serię powieści. I to też powolutku zaczyna być taką działką, która interesuje naszych czytelników. Oprócz możliwości zakupu nowych książek czy bestsellerów, chętni mogą również odwiedzić antykwariuszy, u których można znaleźć stare pozycje. To jednak nie wszystkie atrakcje, bo w trakcie targów książki w Katowicach można spotkać się z autorami w trakcie premier i paneli dyskusyjnych. Myślę, że miłośnik każdego z gatunków ma szansę spotkać tutaj swojego ulubionego autora. Mamy spotkania w ramach strefy kryminału, strefy fantastyki, są spotkania dla dzieci i młodzieży. Organizatorzy liczą na odwiedziny zwłaszcza młodych osób. Jak się okazuje, trochę krzywdząco są one postrzegane jako te, które owszem czytają, ale głównie w internecie. Od początku roku odnotowujemy olbrzymie zainteresowanie książką młodzieży.
przychodzą tłumy młodych ludzi, nastolatków i powstał taki rodzaj też literatury, który je interesuje. Targi książki w Katowicach potrwają do niedzieli 6 listopada. Wstęp jest bezpłatny.